Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie Informacji Dnia. Zapraszam. Hasła o braku demokracji, zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości oraz odradzającym się faszyzmie. W taki sposób Parlament Europejski debatował o praworządności w Polsce. To orwellowski seans, pokaz siły wobec Polaków i polskiego rządu. Tak na zarzuty europosłów z innych krajów odpowiadał Ryszard Legutko z Prawa i Sprawiedliwości. Stawianie warunków, tak wygląda dialog, jaki proponuje Polsce Komisja Europejska. Po pierwsze, polskie władze powinny przywrócić niezawisłość i legitymację Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika polskiej konstytucji. Po drugie, polskie władze powinny dostosować prawo o sądach powszechnych do prawa unijnego, znieść wpływ prokuratora generalnego na nominację i odwoływanie prezesów sądów. Komisja Europejska chce, by do unijnego prawa dostosowane były także propozycje zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Charakterystyczną dla Platformy Obywatelskiej narrację o izolacji Polski w Europie powtórzył europoseł Janusz Lewandowski. Wolna i demokratyczna Polska ma przyjaciół w wolnej i demokratycznej wspólnocie europejskiej, a nie w Turcji czy na Białorusi. W politycznej dyskusji o praworządności w Polsce Janusz Lewandowski jako argument wykorzystał samospalenie Piotra Szczęsnego. Na forum Parlamentu Europejskiego wybrzmiały jedne z jego ostatnich słów. Polska to nie to samo, co polski rząd. Polska demokracja ma się dobrze tylko w zmyślonym świecie, kreowanym przez media, także zawłaszczone, stały się tubą rządowej propagandy. Ale ten zmyślony świat kończy się tam, gdzie kończy się codzienne pranie mózgów. Po tym, co usłyszałem od kolegi Lewandowskiego, to zmieniam zdanie. Nie ma granicy bezwstydu. No, jeszcze niżej można upaść, niż pan dzisiaj upadł, opowiadając te niebywałe rzeczy. Ryszard Legutko mówił o podwójnych standardach stosowanych przez Unię Europejską. Wśród przykładów wskazał na starcie katalończyków z hiszpańską policją. Na tej sali, tak jak w czasie tych poprzednich odsłon, przecież to naprawdę nie chodzi o żaden dialog, to nie jest żadna debata, no nie oszukujmy się. To jest kolejny orwellowski seans, to jest pokaz siły w stosunku do Polaków i do polskiego rządu. Sankcji dla Polski ponownie domagał się przewodniczący liberałów Guy Verhofstadt, który do politycznego ataku na Warszawę wykorzystał hasła, jakie pojawiły się na tegorocznym Marszu Niepodległości. Marsz rozciągał się 300 km od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie, nie powinno wydarzyć się w Polsce. A przywołanie obozu Auschwitz w trakcie debaty o sytuacji w Polsce wzbudziło silny sprzeciw Marka Jurka. Proszę prezydium naszego parlamentu o zajęcie się jego wypowiedziami. Ten język nienawiści musi się wreszcie skończyć. Jasny sygnał wysłany został także pod adresem wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Nie miał pan takich zahamowań, żeby wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski. Przepisując słowo w słowo, copy-paste, fałszywe zarzuty polskiej totalnej opozycji, broniącej patologii minionych rządów i pozostałości po komunizmie. Minęły 2 lata, odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Ministrowie rządu Beaty Szydło podsumowują swoją dotychczasową pracę. Sytuacja gospodarcza w Polsce jest lepsza niż kilka lat temu, ale może być jeszcze lepsza. Wynika z prezentacji wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Nawet 1 milion Polaków mogło wyjechać z kraju, gdyby nie program 500+, wskazał wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Przez poprzednie 8 lat wyjechało 2 miliony ludzi. To jest gigantyczny ubytek krwi, kolejna fala migracji. Nie tylko brakujące głowy, brakujące ręce do pracy, ale również tragedie polskich rodzin. A więc od strony takiej czysto ludzkiej, ja uważam, że to, co zrobiliśmy w polityce społecznej, było fundamentalnym naprawieniem błędów z trzeciej RP. Naprawienie tych błędów kosztuje, stąd też nacisk rządu Prawa i Sprawiedliwości na rozwój i uszczelnienie podatków. My chcemy przestawić gospodarkę i to się powoli udaje na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu, bo nie znam żadnej gospodarki, która odniosłaby na świecie, w historii ostatnich 100 lat, która odniosłaby spektakularny sukces bez bardzo mocnego eksportu. Na koniec tego roku poziom inwestycji powinien osiągnąć 18% do PKB, czyli około 350 miliardów złotych.
Sukces Ministerstwa Rozwoju i Finansów to także wskaźnik bezrobocia. Obecnie jest on najniższy od 26 lat. Rozwój stref ekonomicznych w kierunku wysoko zaawansowanych technologii i w ogóle przemysłu zadziałał. I teraz przemysł jest takim rozsadnikiem właśnie kolejnych miejsc pracy. Lepsza sytuacja finansowa Polaków to również efekt wzrostu płacy minimalnej, a także realizacji takich programów jak na przykład Mieszkanie Plus. I chcemy budować polski kapitał dla polskich rodzin. Praca ma być tutaj w Polsce, a nie pakować się w walizki i jechać do Dublina, czy do Londynu, czy do innych pięknych miast. Tutaj chcemy przyciągać miejsca pracy w przemyśle, ale też w całej gospodarce. Jak dodał wicepremier Morawiecki, to jednak program nie na dwa, ale nawet na 8 następnych lat. 34-letni górnik zginął w kopalni Budryk w Ornatowicach. Został porażony prądem w rejonie podziemnej stacji transformatorowej, poinformował Wyższy Urząd Górniczy. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej, mężczyzna zmarł. Szczegółowe okoliczności wypadku ma wyjaśnić Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Górnik, który stracił wczoraj życie w kopalni Budryk, jest 13. w tym roku ofiarą śmiertelną wypadków w całym polskim górnictwie, 8. w kopalniach węgla kamiennego. W bieżącym roku jeden górnik zginął w kopalni rud miedzi, dwaj w górnictwie odkrywkowym, dwaj inni w pozostałych działach przemysłu wydobywczego. W całym ubiegłym roku w górnictwie zginęło przy pracy 27 osób, a 9 doznało ciężkich obrażeń. W sumie było 2074 wypadków przy pracy. Ich losy do dziś pozostają nieznane. 39 poległo bądź zostało zamordowanych w Lasach Piaśnickich. Mowa o gdyńskich policjantach z okresu II wojny światowej. Poznanie ich historii jest celem współpracy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Miasta Gdyni, Muzeum II wojny światowej, a także samych współczesnych policjantów. Losy gdyńskich policjantów w okresie II wojny światowej to kolejna tak zwana biała plama w polskiej historii. Chcielibyśmy opisać to, ilu policjantów zostało eksterminowanych, zamordowanych przez Niemców, ilu zostało wysiedlonych, jaki spotkał los ich rodziny. A wielu z nich ginęło w Lasach Piaśnickich, inni trafili do obozów koncentracyjnych. W Lasach Piaśnickich i w miejscowości Kalinin na wschodzie masowo byli rozstrzeliwani gdyńscy policjanci. Tak jak zresztą ogół policjantów polskich. Bo tutaj niemiecki okupant nie przebierał w środkach. Cel był jeden, zlikwidować jakikolwiek opór, zdławić ducha narodu. Do tej pory ustalono tożsamość 39 policjantów zamordowanych w Lasach Piaśnickich. Opieramy się zarówno na dokumentach i urzędowych, które znajdują się w różnego rodzaju archiwach, ale też znajdują się w rękach prywatnych kolekcjonerów. Prywatne archiwa znajdują się jednak także poza Gdynią. Stąd specjalny apel, z jakim zwracają się autorzy projektu. My wiemy już o takich, które zostały ujawnione, odkryte w Łodzi, w Poznaniu. Liczymy na to, że pewną ogólnopolską akcją nagłaśniającą uda się te pamiątki zebrać. Projekt wpisuje się w obchody stulecia niepodległości Polski. Miasto Gdynia chciałoby na swoje stulecie i na stulecie Rzeczpospolitej Polskiej wnieść jak najwięcej informacji o tym dramatycznym pięcioleciu, czy właściwie nawet sześcioleciu, czyli jak poszczególne kategorie mieszkańców Gdyni zostały potraktowane przez okupantów. A mówimy nie tylko o okupancie niemieckim, ale także sowieckim. Projekt będzie realizowany we współpracy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Policji, Urzędu Miasta Gdyni oraz Muzeum II Wojny Światowej. Polska nie zrezygnuje z węgla, który jest podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Polscy naukowcy szukają jednak rozwiązań, które pozwolą nie tylko na efektywne spalanie, ale również zagospodarowanie wszystkich jego produktów ubocznych. To założenia bezodpadowej energetyki węglowej. Przedstawiciele środowiska naukowego oraz branży górniczej i energetycznej zaprezentowali na szczycie klimatycznym w Bonn rozwiązania, które mogą doprowadzić do stworzenia obiegu zamkniętego w energetyce opartej na węglu. Jeżeli mamy w górnictwie, w energetyce minerały, które powstają z wydobycia węgla czy ze spalania go w energetyce, to jeżeli spełnią one wymogi produktu, powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym. I w ten sposób możemy
wesprzeć górnictwo i energetykę, odciążając od nadmiaru tychże minerałów, i jednocześnie możemy zaoszczędzić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie tychże w pierwszej kolejności. Podkreśla dr inżynier Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej. Produkty powstałe przy spalaniu węgla mogą być wykorzystywane na szeroką skalę, wskazuje pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej minister Paweł Sałek. Można je wykorzystywać w budownictwie drogowym, w budownictwie, w konstrukcjach, czy do stabilizacji gruntów, co jest bardzo ważne, i chodzi na przykład o sprawy powodziowe, czy różnego rodzaju osuwiska, które mogą się zdarzyć, czy także te uszlachetnione, tak zwane uboczne produkty spalania mogą być wykorzystywane do neutralizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych. Niezbędne do tego jest udoskonalenie procesów produkcji i spalania. Pracujemy dalej, aby tak te procesy zobaczyć, aby poprzez dodatki do węgla, poprzez prowadzenie procesu spalania, poprzez uzdatnianie minerałów na etapie ich usuwania z komory spalania, separację i poprzez dodatki na ostatnim etapie, faktycznie z energetyki wychodziły tylko produkty. Wprowadzenie tych rozwiązań na szeroką skalę pozwoli Polsce na dalsze eksploatowanie swoich złóż węgla, równocześnie dbając o środowisko. Takie jest przede wszystkim założenie circular economy w naszym rozumieniu, które chcemy wdrożyć w energetyce głównie opartej na węglu, po to, żeby dostosować ją zarówno do wymagań środowiskowych, ale wykorzystując również uboczne produkty spalania, doprowadzić do tego, żeby nie ograniczać ilości spalanego węgla w polskiej elektroenergetyce. Bezodpadowa energetyka węglowa jest bardzo ważnym elementem wdrażania porozumienia paryskiego. Wojsko opanowało w nocy gmach państwowego radia i telewizji w stolicy Zimbabwe, Harare. Mnożą się pogłoski o zamachu stanu i próbie obalenia 93-letniego prezydenta Roberta Mugabe. Opozycja apeluje o powrót do demokracji. Na głównych ulicach stolicy pojawiły się wieczorem transportery opancerzone. Kilka godzin później żołnierze opanowali gmach państwowego radia i telewizji. Personel otrzymał polecenie opuszczenia budynku. Media informują, że żołnierze zastosowali przemoc wobec niektórych pracowników. Wcześniej dowódca sił zbrojnych Zimbabwe zagroził interwencją wojskową. Mówił, że chce położyć kres czystkom w rządzącej partii. Ofiarami tych czystek mieli być sojusznicy generała i wiceprezydenta Emersona Mnangagwy. Ja, Emerson Mnangagwa, przysięgam, że będę wierny Zimbabwe, a w biurze wiceprezydenta utrzymam konstytucję i wszystkie inne ustawy Zimbabwe. Mówił wiceprezydent Zimbabwe. Dowódca sił zbrojnych otwarcie rzucił wyzwanie 93-letniemu prezydentowi Mugabe, gdy ten zdymisjonował wiceprezydenta. Był on uważany za następcę Mugabe, ale obecnie najmocniejszą kandydatką jest żona prezydenta, dużo od niego młodsza. Wiceprezydent Mnangagwa, który miał poparcie armii, uciekł za granicę, twierdząc, że obawia się o swoje życie. Przedstawiciel sił zbrojnych w Zimbabwe w oświadczeniu wygłoszonym nad ranem w państwowym radiu i telewizji zdementował pogłoski, jakoby wojsko dokonało zamachu stanu. Rzecznik sił zbrojnych podkreślił, że celem akcji są kryminaliści w otoczeniu prezydenta, którzy dokonują przestępstw. Po pierwsze, chcemy zapewnić naród, że Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Zimbabwe i jego rodzina są bezpieczni i zdrowi. Ich bezpieczeństwu nic nie zagraża. Kierujemy się wyłącznie przestępcami, którzy popełniają zbrodnie, które powodują społeczne i ekonomiczne cierpienia w tym kraju. Chcemy postawić ich przed sądem. Jak tylko wypełnimy naszą misję, spodziewamy się, że sytuacja wróci do normalności. Obserwatorzy podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje niejasna i wciąż nie wiadomo, kto dowodzi akcją wojska. W Harare słychać było przynajmniej 3 silne wybuchy. Ulice patrolowane są przez żołnierzy i pojazdy opancerzone. O pokojowy powrót do konstytucyjnej demokracji apeluje główna opozycyjna partia w Zimbabwe, czyli Ruch na Rzecz Zmian Demokratycznych. W wydanym oświadczeniu partia wyraziła również nadzieję, że interwencja wojska doprowadzi do powstania stabilnego, demokratycznego i postępowego państwa narodowego. Także przywódca wpływowego Stowarzyszenia Weteranów Wojny o Niepodległość Kraju pozytywnie ocenił akcję wojska. Jak powiedział, armia wprowadzi lepsze środowisko biznesowe po latach ucieczki inwestorów i gospodarczego rozpadu. I to wszystkie wiadomości na teraz. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.
Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. W większości regionów pogodnie chmury z deszczem pojawią się na północy oraz na dalekim wschodzie. W Skandynawii i północnej Rosji deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej w Moskwie około 2 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu do 20 stopni w Atenach. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na południu zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze duże i całkowite. Miejscami może popadać mrzawka. Najniższa temperatura dzisiejszego dnia to 5 stopni Celsjusza. Najwięcej wskażą termometry w Gdańsku, Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam 8 kresek powyżej zera. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1026 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Życzę Państwu dobrego popołudnia.